Witam was. Witam was. Następny temat dzisiaj to jest energetyczne wampiry. Dokładnie. Dzisiaj troszeczkę o wampirach energetycznych. Takie coś niestety jest. Pomimo, żeby się wydawało może, że nie ma takiego czegoś, ale jednak są takie osoby. Są to pewnego rodzaju ludzie, można powiedzieć, którzy nie potrafią do końca sami czerpać energię z innych źródeł, tylko po prostu chodzą, zaczepiają innych, rozmawiają z innymi i ciągną z nich energię. Rozpoznać to można mianowicie bardzo szybko po takim czymś. Jeżeli spotykamy się z taką osobą i ta osoba wyjdzie z tego pokoju, czy przestaniemy z nią rozmawiać, czy cokolwiek, nagle czujemy zmęczenie u siebie. Ono może już się zacząć pojawiać w trakcie rozmowy, że będziemy coraz bardziej tacy słabi, jacyś ospali, będziemy się źle czuli. Gdy ta osoba wyjdzie, no to praktycznie nie mamy wtedy na nic ochoty, tylko od razu położyć się do łóżka i spać. Takie coś też jest. To są właśnie takie typowe oznaki, że dana osoba może być wampirem energetycznym. Najprostszą metodą tutaj jest po prostu tych osób unikać. To jest najszybsza i najprostsza metoda. Starać się po prostu ich unikać, niezbyt dużo z nimi rozmawiać i tak dalej, bo to nie ma zbytnio sensu. Ja wiem, że to się może zdarzyć, że ktoś z rodziny może być też wampirem energetycznym. I to jest bardzo trudny problem, bo jak ty mówisz na twój matka, ojciec, brat albo inne osoby. Albo dziecko. Tak. Ale proszę, daj mi spokój. To nie jest możliwe. To musisz reagować troszeczkę inaczej. Dokładnie. Tutaj można zastosować wtedy pewną taką regułkę, którą można sobie powiedzieć. To też działa. Można mianowicie powiedzieć coś takiego. Chcę teraz tutaj odzyskać całą moją energię z powrotem. Inną taką opcją jest jeszcze, że można przykładowo również powiedzieć, oczywiście nie na głos, można, w głowie to można powiedzieć, żeby nie każdy to słyszał, ale można również powiedzieć, moja dusza jest twoim bratem i wybaczam ci wszystko, co mi zrobiłeś. Tutaj wtedy przeważnie automatycznie, bo to się dzieje na poziomie dusz już, to już wiem, to już wyższa szkoła jazdy, to już może nie każdy zrozumieć, o co mi teraz chodzi, ale wtedy nasze dusze między sobą jak gdyby wybaczają sobie to wszystko i po prostu zaczyna równowaga tutaj taka powstawać między tym wszystkim. Inną rzeczą, która również jeszcze może nam pomóc, to jest noszenie czarnego turmalinu ze sobą. Można go po prostu jako kamyczek w kieszeni nosić ze sobą. On również chroni przed wampirami energetycznymi i troszeczkę nas tutaj zabezpiecza. Zdarzają się również miejsca, które ciągną z nas energię. Takie coś również bywa. Bardzo popularnym miejscem, gdzie bardzo dużo ludzi traci swoją energię, to są sklepy, jakieś supermarkety, gdzie jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Tam najlepiej iść z samego rana, ponieważ jeżeli idziemy tam już wieczorem, tam już jest całkiem inna energetyka niż była ona rano, ponieważ emocje różnych ludzi zaczynają się tam zbierać i w pewnym momencie jest taki chaos energetyczny w takim miejscu, że po prostu można oszaleć. Wychodząc z takiego sklepu przeważnie trzeba popatrzeć wtedy do góry, na niebo, jeżeli już wyjdziemy i po prostu sobie ściągnąć swoją energię z powrotem do siebie, bo może być, że będziemy tak wyssani, że po prostu nie będziemy mieli na nic już siły cały dzień. To się zdarza, czyli tą energię można wtedy po prostu sobie z góry ściągnąć, dosłownie. Jest jeszcze jeden symptom, kiedy my mamy, później kiedy my miałem kontakt z takim wampirem, my mamy bardzo dużo ochotę na coś słodkiego, na jedzenia. I to nie jest żart. Dokładnie. Jeszcze może być inny przykład. Przykład podam tutaj taki. Pewna pani kupiła sobie mieszkanie.
był to cały blok, który tam stał i no nie układa się to tam wszystko za bardzo, nie idzie wszystko tak, jak ma iść, zdrowie zaczyna kuleć, jest słaba, chronicznie zmęczona, cały czas jakieś problemy, nic jej się nie chce. Co się później zaczyna okazywać? Zaczęło tam szperać głębiej dalej, bo ktoś jej nasunął pomysł, żeby to sprawdzić. Okazało się, że 300 lat temu dokładnie w tym miejscu był cmentarz. Centralnie tam, gdzie to mieszkanie było. No to w tym momencie nie zostało jej nic innego, jak po prostu to mieszkanie znowu sprzedać i przeprowadzić się gdzieś indziej i od tego momentu znowu wszystko jest okej w jej życiu. Także niestety są miejsca energetyczne, są miejsca pozytywne, które nam dodają energii, na przykład czakramy, które są też ziemi, jeden jest na przykład na Wawelu, jest ich więcej. Później mamy miejsca neutralne, które nam praktycznie ani nic nie dają, ani nic nie zabierają, ale mamy właśnie też miejsca negatywne, które po prostu z nas ciągną tą energię i na tych miejscach lepiej, żebyśmy się za bardzo nie znajdowali. Inną rzeczą jeszcze, gdzie możemy tracić również swoją energię, to jest, jeżeli ciągle chodzimy i ciągle przeklinamy. Cały czas tam na coś, albo tu mi coś nie wyszło, Wtedy również tracimy swoją energię. Bardzo często wtedy obniżamy swoją energetykę totalnie, szczególnie jeżeli jeszcze ktoś powie, a ja jestem taki i taki, bo znowu zrobiłem to i to, czyli praktycznie sam siebie wtedy obrażasz i sam siebie, można powiedzieć, dołujesz swoją energię na dół w tym momencie. Tego nigdy nie wolno robić, ponieważ pomimo, że to jest tak owypowiedziane, ale to jednak ma swoje działanie tutaj na całość. I to nie jest dobra rzecz, żeby takie coś robić. I tutaj jeszcze do tej sytuacji właśnie takiej, jeżeli po prostu coś nam nie wychodzi i na przykład zaczynamy tam przeklinać coś ten tego, zamiast tego robić, albo gdy nie jesteśmy pewni, czy nam to wyjdzie, po prostu powiedzieć sobie, spróbuję, a co mi szkodzi. Inną rzeczą jeszcze jest, co można zrobić, położyć swoje ręce na klatkę piersiową i powiedzieć, ufam sobie i dam radę to zrobić. To też jest coś takiego właśnie podbudowującego naszą energetykę, zamiast ją rozwalać od dołu. On już mówił o temat cmentarz, ale proszę bardzo, zobacz również na ten miejsce, gdzie był dawno lat temu szpital albo dom dziecki. I w szpital w ogóle to jest ten miejsce, gdzie umierają większość ludzi. Proszę bardzo, nie zapomnijcie o ten. Dom dzieci. I ja mówię nie o dzisiejszych czasach, ja mówię o tych lat temu. Co się stało na ten dzieci? To było ręce używane. Ja nie chcę mówić ten słowa, bo to jest bardzo, bardzo smutne. Tak. No, ten temat właśnie tych szpitali, to jest miejsce właśnie też takie bardzo, które bardzo często zaniża energetykę. Samo wejście na ten teren już potrafi nas zaniżyć. Dodatkowo jest tam bardzo wiele bytów, które po prostu zostały wyrwane bardzo tragicznie, można powiedzieć, czasami z życia. Nawet i młode osoby, które były w pełni życia, nie chciały jeszcze z niego zrezygnować, były bardzo przywiązane do życia i w tym momencie przy nagłej śmierci te dusze czasami nie odchodzą. One tam zostają. One później mogą wyjść, gdzieś indziej pójść jeszcze i tak dalej, ale bardzo często zdarza się, że te osoby są tak przywiązane do życia, na przykład będąc jakimś bardzo efektownym biznesmenem, mając miliony, dobrą żonę, wszystko. Tutaj nagle, gdy to jest odcięte, jest tak duże przywiązanie do tego życia, że czasami ta osoba mówi, no nie, ja stąd nie pójdę, ja tu mam przecież wszystko, jak ja mogę stąd teraz iść. Wtedy może się pojawić problem z takim czymś, bo to nie jest łatwo wtedy, żeby to później rozwiązać, ale takie rzeczy są właśnie w szpitalach i tak jak mówię, te emocje tam też
Tam jest naprawdę bardzo wielka burza emocji, ponieważ tam i rodziny, które się tym wszystkim przejmują, i ci pacjenci, którym jakieś zabiegi, tam jest strach, wszystko razem pomieszane. Tam naprawdę trzeba bardzo dobrze się chronić, wchodząc w to miejsce, bo to już nie są żarty. Tutaj bardzo dobrze byłoby sobie wyobrazić złotą kopułę wokół siebie, która nas chroni, jeżeli wtedy już wchodzimy, a wokół tej złotej kopuły jeszcze bym ustawił kryształową kopułę. Tutaj w tym momencie, bo tu samo złoto może do końca nam nie wystarczyć, ponieważ tutaj naprawdę trzeba dobrze się chronić przed tym. Czyli po prostu wyobrażasz sobie, że cały czas jest wokół ciebie złota kopuła, a nad nią jeszcze kryształowa. Ten ludzie, które myślają teraz i które mają ochotę napisać taki inny komentarz niż fajnie albo dobry komentarz. Zrób to. Ona lubi blokować. Proszę, nie używać wasze bardzo ważny czas na to, bo to też również ciągle wasza energia tam całe na dole. To nie jest żart. Wiem, co ja mówię. Moja żona ma hobby. Ona sobie siada i po prostu pilnuje, kogo może zablokować. I tak wieczorem czasami idę, siedzi taka smutna przed tym komputerem i mówię, co ci jest? Ach, cały dzień zmarnowałam, bo nikogo nie mogła zablokować. Także taki żarcik na sam koniec. Jednak problem pojawia się teraz, jeżeli twoim wampirem energetycznym jest na przykład żona, dziecko, mąż, ojciec, matka, sąsiad, sąsiadka na przykład. Tu pojawia się wielki problem, ponieważ są to osoby, które masz ciągle w bliskim kontakcie ze sobą. I to stwarza problem dla naszej energetyki. I z tym trzeba by było coś zrobić. Czym teraz żywi się taki wampir energetyczny przede wszystkim? Pomimo, że wyciąga z nas energię, ale on lubi też prowokować różne dziwne sytuacje. Takie jak na przykład zawiść, gniew, różnego rodzaju. Próbuje jak gdyby nas sprowokować. Narcyzm również na przykład bardzo popularny tutaj jest, to jest taki jedno z takich głównych cech chyba nawet i właśnie wampirów energetycznych. Toksyczność, którą sam lubi być w takim toksycznym środowisku, jak to się mówi. I zniechęca cię do wszystkiego. Co byś nie chciał zrobić, to nie ma sensu w ogóle i tak dalej. Po prostu odbiera ci jak gdyby twoją motywację. Tym lubią się żywić właśnie wampiry energetyczne. Wyróżnia się 7 typów ogólnie takich wampirów energetycznych. I pierwszym to właśnie, tak jak mówiłem, to jest narcyzm. Jak tutaj narcyzm rozpoznać? To jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki temat. Ja leciutko go drasnę. To są osoby, według których kręci się cały świat tylko i wyłącznie wokół nich. Ich tam za bardzo inne rzeczy nie interesują i tak dalej. Bardzo często też lubią ci tam jakieś konflikty robić i tak dalej, ponieważ oni są bardzo roszczeniowi. Czyli, że coś tylko im się nie spodoba i od razu pach, 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 dostajesz całą litanię, że to i tamto zrobiłeś i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy drugi typ, to jest gniewoholik. To są ludzie, którzy szukają aktywnie konfliktów i tak dalej. Bardzo często prowokują jakieś dziwne sytuacje, w które cię po prostu wplątują, pomimo, że ty nawet nie masz pojęcia, co się dzieje, a nagle jesteś po prostu przez nie atakowany. Wyrzucają ci różne rzeczy przed nos, które zrobiłeś i nie robią tego delikatnie, tylko po prostu robią to z tak zwanym pełnym atakiem, żeby cię po prostu dotknąć i jak gdyby, kiedy ty na to zareagujesz, rzucisz swoją energię, to oni cię nią po prostu karmią wtedy. I przede wszystkim gniewoholik zawsze zrzuca winę za daną sytuację na inną osobę, czyli w tym wypadku prawdopodobnie na ciebie. Następnie mamy trzeci punkt, to są ofiary tak zwane.
To są osoby, które ciągle narzekają, że to mi nie wyszło tam, to mi nie wyszło tutaj, to jest tak źle, ten świat jest cały czas niedobry na mnie, to i tamto, czyli ciągłe narzekanie. Jednak kiedy dajesz tym osobom jakieś rozwiązanie, to oni nigdy nie są winni, zawsze mają wymówkę, że to nie to, bo to tamto i tamto. No. To jest właśnie typowa ofiara. Typ czwarty to jest panikarz. Tak, panikarz. On wpada w panikę we wszystkim, wszystko po prostu ogromnie wyolbrzymia. Jak to się kiedyś mówiło, z igły zrobić widły. To jest właśnie takie typowe i tutaj również jest to taki jeden z typów wampirów energetycznych. Kolejnie mamy typ, to jest perfekcjoniści i krytycy. Powiedząc to brzydko, to jest taka typowa teściowa z kawałów, która zawsze wszystko wie lepiej i wszystko wie, jak ma być i po prostu nie da sobie powiedzieć, że może być inaczej i tak dalej, i tak dalej. Z tego też różne dziwne konflikty lubią wynikać, ale jest to taki kolejny typ właśnie tego. Typ szósty to jest chroniczny gaduła. Z tym na pewno każdy się już spotkał. To jest po prostu ktoś, komu się nigdy nie zamykają usta. On cały czas będzie gadać, cały czas będzie nawijać. Nie pozwoli ci dojść do słowa, żebyś ty coś powiedział. Musisz go tylko ciągle cały czas słuchać i tylko będzie gadać, 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 gadać. Te osoby mają również to w sobie, że one bardzo blisko do ciebie podchodzą. Naprawdę, czasami człowiek się cofa, a ten ktoś znowu podchodzi. Ty się cofasz, a on znowu podchodzi do ciebie. I mają również to w sobie, że bardzo często podczas rozmowy lubią cię dotykać. Gdzieś cokolwiek, gdzieś tam za rękę cię złapie za to. To jest bardzo typowe. Po takich rozmowach czasami czujesz się naprawdę bardzo zmęczony. Jak ja jeszcze właśnie nie miałem tego promiennika, a miałem styczność z takimi osobami, to właśnie później czułem się taki po takiej rozmowie. Mówię, co radę? Mówię, normalnie, jak bym musiał zaraz iść spać. A jeszcze jest przecież środek dnia, ja byłem przed chwilą pełny energii. No właśnie. Siódmy typ to jest wampir pasywno-agresywny. I ten wampir po prostu, no niestety, ale on już tam mówi różne rzeczy, po prostu nawet jak ci coś obieca, to i tak zrobi po swojemu. Nigdy nie powie ci prost, o co chodzi, tylko po prostu zawsze, jak to się mówi, owija w bawełnę wokół wszystko i nigdy tak do końca nie wiesz, o co mu chodzi. Co tam właściwie miało miejsce i tak dalej. Zdarzają się też oczywiście kombinacje tych wszystkich wampirów energetycznych, że niektóre mają cechy nawet i trzech punktów. Takie też bywają. Wtedy jest jeszcze gorzej, jeżeli takiego spotkasz. No i jest to nieciekawa sytuacja. I bardzo często wampiry energetyczne właśnie łapią osoby takie, które są wysokoenergetyczne, czyli po prostu oni to widzą, my jesteśmy dla nich jak taka wisienka na torcie wtedy i oni się rzucają na nas, tak, żeby wyssać nas po prostu z energii. No i tak jak mówię, no, jak spotkasz takich, które mają właśnie te cechy połączone razem, kilku wampirów energetycznych, to nic, tylko uciekać, brać nogi za pas i tylko spływać stamtąd, jeżeli nie znasz technik obrony przed tym. Gorzej wygląda sytuacja, jeżeli po prostu mieszkasz z takim wampirem energetycznym, wtedy no to jesteś zmuszony coś po prostu zrobić, jakąś strategię rozpracować tutaj na to, bo inaczej po prostu będzie niefajnie dla ciebie, bo cały czas będziesz po prostu ograbiany z twojej energii życiowej. Jedną z taką technik to jest technika bazyliszka, jak ja to nazywam. Jest to śmieszna nazwa, ale o co tutaj chodzi? Wizualizujesz, czyli wyobrażasz sobie, że wokół ciebie są same lustra, które cię po prostu chronią. Spotykając teraz takiego wampira energetycznego, on wysyła różne energie na ciebie. Jeżeli ty masz tą wizualizację właśnie tego typowego bazyliszka, czyli po prostu ochroniłeś się lustrami, te energie odbijają się i wracają z powrotem do niego. On nie jest w stanie się po prostu do ciebie podłączyć. Jednak jeżeli jesteś w stresie lub nie znasz tej techniki, to po prostu ten wampir ma prostą grę, ponieważ on od razu podłącza się pod ciebie i zaczyna czerpać z ciebie jak gdyby energię. Dlatego jak gdzieś wchodzisz w jakieś pomieszczenie, wiesz, że jest tam taki coś, na przykład w pracy, to po prostu
najpierw uzbrajasz się w pancerz luster, wizualizacja, i po prostu dopiero wchodzisz do tego pomieszczenia i wtedy czujesz się bezpiecznie. Gorzej jest, jeżeli po prostu mieszkasz z tą osobą, to wtedy jest problem, ponieważ musiałbyś 24 godziny na dobę cały czas wizualizować lustra wokół siebie, co może zakłócać troszeczkę inne czynności, które wykonujesz. Drugą taką techniką to jest zabezpieczenie swojej aury po prostu. Jak to teraz zrobić? Wchodzisz do pomieszczenia, gdzie musisz chwilę przebywać z jakimś wampirem energetycznym. Bierzesz palec wskazujący i kciuk z obydwu dłoni, zamykasz i następnie łączysz je razem, żeby uzyskać taki łańcuch, coś takiego, czyli po prostu to jest zamknięte. Tak jak łańcuch na choinkę z takich kółek. Jeżeli teraz jesteś w takim pomieszczeniu, możesz to zrobić z tyłu za plecami, po prostu połączyć. Jeżeli siedzisz, możesz położyć swoje ręce na kolana i po prostu trzymać ten symbol tak razem. Możesz też mieć palce zamknięte, nie muszą tak wystawać jak patyki, tylko po prostu chodzi o to, żeby to było zamknięte. Możesz też, jeżeli tego ktoś nie widzi, na przykład na tej wysokości, jak ja tutaj siedzę, trzymać to na splocie słonecznym, czy ustale, czyli tutaj po prostu, jeżeli gdzieś siedzisz, wtedy zabezpieczasz też przy okazji swój splot słoneczny, który jest akurat bardzo podatny na podpięcia właśnie tego typu. Inną techniką, która jest w sumie bardzo prosta dla tych, którzy już posiadają ten absorber, który, jak wiecie, ma naprawdę wiele różnych zastosowań, o których już Wam opowiadałem. Żyły wodne, polepsza nasze jedzenie, picie i tak dalej, sen, elektrosmog niweluje i tak dalej. Jeżeli macie teraz ten absorber, już go nabyliście, to możecie zrobić takie coś. Bierzcie go ze sobą, po prostu spiralą, czyli tą stroną, gdzie jest spirala, do ciała. Możecie go sobie do koszuli, do kieszonki wsadzić, możecie go do kieszeni, do spodni wsadzić, możecie go do kurtki, do kieszeni wsadzić, możecie go po prostu nawet do sobą w torebce nosić. Ten absorber odgania właśnie takich ludzi od nas. On tworzy nieprzyjemne pole dla nich, w którym oni się niezbyt komfortowo zaczynają czuć i po prostu zaczynają go unikać, tego pola. I również, jeżeli są wokół ciebie, nie mają możliwości opuścić tego pomieszczenia, to ten absorber blokuje im całkowicie możliwość podpięcia się pod ciebie, czyli po prostu nie wezmą z ciebie ani grama energii wtedy. Co jest po prostu bardzo fajne w tym momencie, ponieważ nie musisz wizualizować, nie musisz siedzieć z tymi rękami, a jednak cały czas jesteś chroniony. Możesz teraz zrobić sobie test, na przykład z tego, jeżeli nie wierzysz, bierzesz odpromiennik, wkładasz go do kieszeni spiralą do ciała, czy po prostu gdziekolwiek do torebki, i przed wyjściem z domu uświadom sobie, jaki masz poziom energii, jak się czujesz. Oceń go od 1 do 10. Załóżmy, że jest to 8. Wychodzisz, idziesz w zatłoczone miejsce. Specjalnie przejdź się po jakiejś galerii handlowej, przejdź się po supermarkecie, nie wiem, przejedź się autobusem, cokolwiek. I wróć do domu i oceń swój poziom energii. Na jakim poziomie on teraz będzie? Ponieważ jeżeli go miałeś ze sobą, to nie stracisz ani grama swojej energii, ponieważ ciągle będziesz chroniony. Jeżeli byś go nie miał ze sobą, może się ktoś gdzieś pod ciebie podpiąć, nawet nieświadomie po prostu, i już z ciebie ściągnąć energię i będzie to już na przykład nie 8, ale wtedy będzie to 2 lub 4 twój poziom energii, ponieważ będziesz już rozbity, zmęczony, źle się czuł, zły humor i tak dalej, i tak dalej. Drugi test to jest po prostu bierzesz też ten absorber spiralą do ciała i idziesz znowu do galerii na przykład, tylko znowu najpierw poziom energii oceniasz, na ile się czujesz. Załóżmy, jest to 9. Wychodzisz, idziesz do galerii i spędzasz tam teraz przynajmniej 2 godziny czasu. Możesz, nie wiem, nawet sobie na ławce usiąść, możesz sobie chodzić, oglądać. Pierwszy test był tylko przejście się, ale teraz po prostu zostajesz tam na 2 godziny. Później wracasz do domu i oceniasz swój poziom energii. Będzie to 9 lub 10, jeżeli wrócisz z powrotem, mając absorber ze sobą. Ponieważ nic nie jest w stanie się podpiąć pod ciebie i zabrać ci twojej energii. Ogromnym plusem tego absorbera jest to, że używasz go praktycznie 24 godziny na dobę tutaj, nawet nie musząc o tym świadomie myśleć w ogóle.
i korzystasz ze wszystkich jego filarów, które on oferuje, a jest to na przykład neutralizowanie żył wodnych, promieniowania elektromagnetycznego, poprawa żywności, wody, picia i tak dalej. Dodatkowo jeszcze odblokowuje ci energię oraz bóle niweluje w twoim organizmie, czyli masz wszystkie te kombinacje po prostu ze sobą w jednym, jak gdyby. Jest to bardzo fajna rzecz. Dodatkowo działa wiecznie, dopóki go nie rozjedziemy jakimś walcem czy rozbijemy młotkiem. Nie trzeba tutaj wymieniać żadnych baterii w tym. To po prostu będzie działać cały czas. Zauważyliśmy z własnych doświadczeń, że rzeczywiście osoby, które wiemy, że są wampirami energetycznymi, przestały nas po prostu odwiedzać. Jak gdyby zaczęły nas po prostu unikać. Już nie chcą naszego towarzystwa. A jeżeli już muszą coś od nas, to jest to bardzo krótkie. Po prostu uciekają od razu. Nie chcą mieć z nami za bardzo już kontaktu. Co mi się akurat bardzo podoba, ponieważ nie muszę ciągle myśleć o różnych technikach ochronnych w spotkaniach z nimi, żeby się tylko bronić, ale tutaj pasywnie wysyłam sygnał, jak gdyby spod tego właśnie promiennika, że halo, tu jest bariera, ja cię tutaj nie chcę mieć. I te osoby to po prostu czują i one nas po prostu unikają. Nie chcą być z nami w tym samym miejscu i czują się po prostu wtedy źle z nami. No i nie zabierają nam przede wszystkim naszej energii. Także to na pewno zauważyliśmy, sami nawet rozmawialiśmy ostatnio z żoną na ten temat, że rzeczywiście pewne osoby przestały w ogóle się pokazywać. No, to jest bardzo fajna rzecz, nam się to bardzo podoba, ponieważ nie musimy ciągle się martwić o swoją energię, że za chwilę będziemy słabi, tylko możemy całą energię przeznaczyć do różnych działań i tak. To by było na tyle. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Jeszcze dalej jest ta promocja, ponieważ cały czas staram się tutaj przedłużać. Także jest znowu ta Wasza ulubiona, która jest chyba najlepsza dla Was, z tego co tak zauważyliśmy, ponieważ najwięcej z Was korzysta wtedy, czyli dwa małe kupując, dostajecie jeden taki duży tutaj w zestawie za to, że jesteście naszym widzem, dlatego to działa z tego linku, który jest pod spodem, pod filmem, także macie wtedy jeden taki duży o wartości 1390 zł dodane do tego za to, że jesteście naszym widzem. Jeżeli potrzebujesz natomiast trzy takie małe, znaczy no, jest Was więcej, to wtedy dostajesz aż dwa takie duże, które można wykorzystać na przeróżne sposoby, o których opisywałem już w przeróżnych filmach, nosić ze sobą w aucie, na wodę powiesić i tak dalej, na główny zawór wody, żeby się ta woda strukturyzowała w całym domu. Zastosowań jest naprawdę sporo, także wtedy macie aż dwa takie. Każdy wtedy kosztuje 1390 zł i one są tutaj dodane do tych trzech, także za te dwa już wtedy nie płacicie. Jeżeli macie dużą rodzinę i potrzebujecie aż 5, co jest najbardziej korzystnym chyba zestawem tutaj z nich wszystkich, czyli 5 takich, jeżeli bierzecie, to dostajecie aż 3 takie właśnie tutaj absorbery, czyli macie 3 razy 1390 zł, to jest ponad 4000 dodane za to, że jesteście naszym widzem. Tak udało nam się to dla Was wyhandlować jako naszych widzów. Ogromna zniżka, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni i żeby to po prostu pomagało jak najszerszym gronie ludzi. Tak, cóż, ja kończę na dzisiaj, ponieważ mam jeszcze teraz wyjazd, muszę jeszcze wyjechać parę kilometrów. Pogoda jest do bani, może słychać, ponieważ się strasznie rozpadało. No ale cóż, praca jaka praca, trzeba się pakować do samochodu i odjazd. Także ja Wam życzę miłego dzionka, trzymajcie się, hej!